Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Kwaśniewski. Jestem menadżerem klubu Spirala od prawie 5 lat. Wymyśliłem sobie taki cykl. Dzisiaj będzie to pierwsze spotkanie. W tym trudnym okresie wszystko przeniosło się do internetu. Świetnie to ujął mój kolega, dobry kolega, który powiedział, że jest to dla nas naprawdę wielka lekcja pokory, że świat ostatni raz wyhamował tak w ubiegłym wieku, w trakcie wojny. Myślę, że powinniśmy się cieszyć, że tym razem wyhamował z innego powodu, który zabija nas, ale na pewno nie powoduje u nas takich strasznych rzeczy ani obrazów. No bo czym jest walka o papier toaletowy czy ryż i makaron w porównaniu do odbierania sobie życia rękami, bronią. No ale abstrahując od tego, cieszę się, że ludzie stali się tak bardzo kreatywni, chociaż nie było trudne przenieść, nie było, było. Tych wszystkich wydarzeń z klubu, na przykład jeśli chodzi o spirale, do internetu. No, jedyne jest to, że mówię tutaj do telefonu. Wolałbym widzieć po drugiej stronie żywych ludzi, zbijać z nimi piątki i po prostu porozmawiać, usłyszeć głos albo nawet reakcję, nieważne jaką. I tak, mój cykl będzie o muzyce lat 90. Dlaczego o muzyce lat 90.? Ano dlatego, że wychowywałem się wtedy, znaczy już dorastałem w latach 90. i ta muzyka odcisnęła na mnie największe piętno. Towarzyszyła mi, towarzyszy do dzisiaj. Już prawie przez 30 lat, w moich najlepszych i najgorszych i trudniejszych momentach słuchałem jej i odkrywam w dalszym ciągu coś nowego, przywołuję wspomnienia. To były też czasy dla muzyki trudne, ale uważam, że jeszcze dosyć ciekawe. Bo wtedy już po latach 60., 70., 80., gdzie każdy ta dekada czymś się bardzo charakteryzowała, szczególnym, to lata 90. były już takimi początkami miksów brzmień, które z każdą kolejną dekadą miesza się, miksuje jeszcze bardziej. Ale tutaj te początki były bardzo ciekawe, surowe, ale moim zdaniem bardzo piękne w połączeniach. Na pierwszy rzut wziąłem sobie amerykańską alternatywną grupę rockową, założoną w 1989 roku w Cambridge, Massachusetts, USA, przez Marka Sandmana, przez Jeremy Dupree i Dana Coleya. Powiem wam, jak poznałem grupę, która nazywa się Morphine. Był to chyba rok 99 albo 2000. Była to na pewno jakaś osiemnastka, 18 urodziny. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, jakiejś koleżanki mojej ex-dziewczyny. Była to domówka, było sporo ludzi, była już taka dosyć późna godzina. Wszyscy byli przyjemnie wprawieni w nastrój, ale już zaczęły się tworzyć podgrupy.
No i podszedł do mnie Krzysztof, facet jednej z koleżanek, mój ex, z którym widywaliśmy się tylko na takich właśnie urodzinach, głównie 18. I powiedział do mnie, mówi, zwrócił się do mnie moją ksywką, powiedział: Kwaśny, co myślisz, żebyśmy sobie teraz posłuchali muzyki na sprzęcie, właśnie w salonie, gdzie wszyscy siedzieli. Powiedział: Każdy ma coś, widzisz, wszyscy są czymś zajęci. Myślę, że nie będzie im przeszkadzało, że sobie czegoś posłuchamy. Mówię: Dobrze, okej. Okay. Sięgnął do plecaka i wyciągnął dwie płyty CD. Jedna była oryginalna, tamte czasy to było w ogóle wow. I to była ścieżka dźwiękowa do filmu Zagubiona autostrada w reżyserii Davida Lynch'a. Druga była po prostu kopią, jeszcze z taką listą tracków wydrukowaną z Worda, właśnie grupy Morfin, której kompletnie wtedy nie znałem i zawsze lubiłem wchodzić w nowe. Kumpel do mnie mówi: To jest istny top, musisz tego posłuchać. Zacznijmy od tego. No, od tego zacznijmy i puśćmy pierwszy utwór. Puszczę pierwszy utwór i wrócimy. Nie wiem, czy wysłuchamy go w całości, czy nie. Ale chcę, żebyś, nie będę wam opisywał żadnych cech charakterystycznych tego zespołu. Po prostu sami zwrócicie uwagę na jego cechy charakterystyczne. Pierwsze co przykuwa uwagę, to zdecydowanie jest to saksofon. Kolej grał na saksofonach głównie swoich ulubionych, to był barytonowy i tenorowy. Z rzadka grywał na basowym, sopranowym, ale grywał też na takim podwójnym saksofonie Rolanda Kirka. Naprawdę były po prostu dwa saksofony z jednym ustnikiem. Dosyć ciekawe zjawisko. Świetnie na pewno służyło do grania
na nim po prostu na żywo, kiedy była potrzebna jakby zdwojenie siły, mocy, która miała wywołać większe emocje. W studiu wiadomo, nakłada się jedną ścieżkę na drugą i łatwo to osiągnąć. Na żywo trudniej. Tak, i słuchać tutaj w muzyce, w tym pierwszym utworze już słychać, że zrezygnowano z gitary, ale jakbyśmy sobie teraz to w głowie przełożyli tą część saksofonową na gitarową, to myślę, że łatwe jest to do wyobrażenia. I bardzo mnie ten prosty patent, pomysł zainspirował, żeby się nie zrezygnowano z tych typowych riffów gitarowych na rzecz dęciaka. Ta grupa charakteryzuje się też innymi świetnymi pomysłami. Teraz wam włączę kolejny utwór, a po utworze opowiem mianowicie, co to za rzecz. Tamten utwór był z pierwszej płyty debiutanckiej Good z 1992 roku pod tytułem Claire. Teraz przejdę do drugiego albumu grupy Cure of Pain, piosenka Bueno. Say, yeah, come on a little closer, I wanna see your face. You see, I met a devil named Bueno Bueno, and since I met the devil, I've been the same. Oh no, and I feel alright now. I have to tell you, I think it's time for me to finally introduce you to the Bueno 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 Bueno. Macie świetny sprzęt w domu z naprawdę fajnym, niskim basem. Polecam posłuchać. Naprawdę tętno od razu skacze w górę. Teraz tak, właśnie, gitara basowa. Kolejna świetna rzecz. Mark Sandman był muzykiem, który ciągle poszukiwał czegoś nowego. Grał w różnych grupach. I początkowo grał na gitarze basowej z jedną stroną slide'em. Slide to jest taki kawałek tworzywa, takiej rurki, którą się zakłada na palec, głównie znany jakby wśród gitarzystów grających muzykę bluesową. Grających muzykę bluesową.
I tutaj chciałbym, i tutaj zastosowanie slajdu do muzyki, do gitary basowej jest dla mnie też bardzo ciekawym, choć bardzo prostym, prostym sposobem, który wywołał na mnie efekt wow. Przepraszam, ale trochę mnie ten telefon tutaj. Okej, oddzwonię. Tak. Mark Hartman tworzył też różne inne instrumenty, tak zwany na przykład tritar, czyli połączenie dwóch strun gitarowych ze struną basową w jednej gitarze. To też możemy zauważyć. Jest taka młoda grupa, taki chyba super grupa, taki projekt belgijski, Warhouse, gdzie słychać wpływy właśnie grupy Morphine. I on na koncercie, który jest także na YouTubie, Music Apartment, gra właśnie na takiej gitarze. Świetny efekt, naprawdę. Myślę, że to też ułatwia granie muzykom, którzy mają deficyt kolegów grających na instrumentach lub muzyków, którzy nie potrafią się dogadać z innymi, co powoduje, że taki jeden człowiek jest w stanie zastąpić dwóch ludzi na scenie z takim instrumentem. Świetna rzecz. Ale żeby nie było, że grupa grała tylko takie mocne rzeczy, to włączę wam utwór taki romantyczny, bym powiedział. Jak wrócę do pierwszego albumu, Good, utwór You Look Like Rain. Pójdę dzwonić, zaraz wracam. Your mind and your experience called me. You have lived and your intelligence is sexy. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, 'cause you look like green. You look like green, you look like green, you look like green. You look like green, you look like green, you look like green, you look like green, you look like green. Zobaczcie, że nie słuchamy utworów w całości. Myślę, że jeżeli was muzyka jakoś tam zaintryguje, to posłuchajcie sobie tego w domu. To, co bardzo lubię w muzyce, to, co bardzo lubię w muzyce, jak na złość wszyscy dzwonią, to, co bardzo lubię w muzyce, to też czas trwania tych płyt. Jakoś nie przepadam za długimi albumami. Zawsze
Byłem zwolennikiem takich albumów, które trwają po 30 parę do 40 paru minut, 50 dobrze to już jest. Taki mój maksimum, może przez to, że mam problem z koncentracją i dłużej i szybko się już później rozstrajam. Nie, ale to też było fajne, kiedy jeszcze istniały kasety magnetofonowe, wtedy to było chyba najtańsze nośniki muzyczne, więc często gęsto kupowało się na przykład czystą taśmę 90 i się kopiowało na przykład od kogoś, kto kupił oryginał. I fajne to było, bo można było na przykład taką grupę jak Morfina czy Pearl Jam na przykład nagrać na dwóch stronach dwa albumy. Super dla mnie, więc oszczędność przede wszystkim miejsca i nie wożenia z sobą tych wszystkich kaset gdzieś w plecaku, jak się słuchało muzyki na Walkmanie. I to było coś. Ale wróćmy teraz do utworu, który przed chwilą słuchaliśmy. Dla mnie You Look Like Rain jest po prostu przepiękną, można powiedzieć, balladą tej grupy. No, dosyć dużo gra takich spokojnych utworów, ale też dużo mocnych. I to jest fajne, ale grupa, jak słyszycie, no to są tylko trzy instrumenty, więc jakby możliwość jest dosyć ograniczona i po prostu można łatwo popaść w pewien schemat. No i jak w wielu takich grupach charakterystycznych, jak na przykład Rage Against the Machine czy Nirvana, mówię tu akurat o triach, znaczy akurat Rage to jest czwórka, no ale są trzy instrumenty plus wokalista. Mają bardzo fajny, charakterystyczny styl, jednak bardzo powtarzalny i każda płyta jest do siebie dosyć podobna, ale przez to, o czym mówiłem, o Sandmanie, basiście, wokaliście, bardzo lubił różne nowe smaczki, więc wprowadzał dużo ciekawych instrumentów innych. Nie wiem, jak co robili wtedy na żywo. No podejrzewam, że po prostu rezygnowali z tych dodatków. Też gdzieś wyczytałem, że czasami grywali w czwórkę, więc podejrzewam, że jakoś z tego wychodzili i potrafili te utwory z innymi instrumentami typu organy, gitara, jakoś wybrnąć i zagrać je w wersji live. Teraz włączę wam utwór z... chciałbym wam włączyć utwór z ostatniego albumu, który wyszedł już pośmiertnie. Grupa nagrała 5 albumów. Niestety Mark Sandman, wokalista, basista, zmarł na festiwalu we Włoszech. Zmarł na, nie na koronawirusa, a po prostu na zawał serca podczas grania koncertu. Myślę, że dla muzyka to wymarzona śmierć. I to był rok, tak, 99, a album wyszedł w roku 2000. I tutaj zdecydowanie usłyszymy właśnie te różne dodatkowe instrumenty, które wprowadził wokalista do grupy Morfine. Never mind the loose ends.
Ostatni utwór na płycie, która się nazywa The Night, z takim pięknym kwiatem, chyba mi się wydaje, że jest to magnolia. Muzykę grupy Morphine znajdziecie na YouTubie, znajdziecie też na takich portalach streamingowych jak Spotify czy Tidal. O tyle, że na Spotify'u i Tidalu chyba z tego co wiem są trzy pierwsze albumy. Pewnie dlatego, że były wydane pod jednym labelem, a płyta Like Swimming i ta właśnie, z której słuchaliśmy tego utworu, czyli The Night, są już wydane chyba w DreamWorks Records i no, pewnie nie mają umowy. I tak dalej, i tak dalej. Są też nagrania koncertowe, polecam. Chciałbym też wam jeszcze puścić parę utworów. Chyba nie włączę jeden utwór z płyty trzeciej. No i chyba najmniej ulubiona przeze mnie płyta. Pewnie wierni fani się na mnie obrażą, ale no tutaj jest, jakoś nie przypada mi do gustu. Uważam, że jest świetnie zagrana, oczywiście utwory są dobrze skomponowane, ale w niej jakby nie pojawiło się już nic jakby nowego. Wszystko już było zagrane na dwóch wcześniejszych albumach. Było to po prostu rzetelne wydawnictwo i tyle. Ale włączę wam utwór, ponieważ w ogóle nazwa Morphine od początku mi się nie podobała. Totalnie nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego właśnie wybrali taką, a nie inną. Chociaż można to wnioskować, jak się czytało jakieś tam wywiady czy newsy na temat grupy, że swój styl nazywali low rock. No i Morfina raczej kojarzy się z czymś uśmierzającym ból, ale także podejrzewam, że skoro uśmierza, to też jakby zwalnia obroty, na jakich funkcjonujemy, działamy. I chyba chodziło o to, ale kiedyś pamiętam, wróciłem chyba z sali prób, totalnie zmęczony, wyczerpany, ale jakiś był taki ciekawy nastrój tego dnia, że stwierdziłem, że mimo tego, że jestem zmęczony, to jeszcze chyba nie chcę spać, chcę odpocząć. Stwierdziłem, że tak nie zakończę tego dnia i włączyłem właśnie ten album, który no, tak mi wtedy i do tej pory najtrudniej wchodzi. Przesłuchałem i trafiłem na piosenkę z płyty Yes, 95 rok. Free Love, która wtedy mnie uświadomiła i wtedy zrozumiałem, dlaczego grupa nazywa się Morphine. Uwaga, będzie ciężko. Thank you.
Który nie posiada w swoim instrumentarium gitary, to musicie przyznać, że moc tego saksofonu po prostu uważam, że zmiata nawet niektóre grupy metalowe z powierzchni oraz tej ziemi. Chciałem jeszcze powiedzieć wam o takich fajnych rzeczy, które dzisiaj akurat odkryłem, co widzicie, całe życie się czegoś uczy. Chodzi o styl śpiewania wokalisty, który uwielbiam. Jest taki narkotyczny, psychodeliczny, ale też momentami taki bardzo wrażliwy i podobno ten styl śpiewania nazywa się crooked i wywodzi się od crooner, od wokalistów śpiewających standardy jazzowe, ale później w latach 20. i 30. XX wieku to określenie jakby nabrało też drugiego znaczenia, czyli od momentu, kiedy powstał mikrofon, wokaliści zaczęli korzystać z tej technologii w taki sposób, że jakby wcześniej to wszystko się odbywało na sile głosu i jego projekcji, a tutaj już można było na przykład śpiewać łagodniej i bawić się bardziej w jakieś takie kreatywne, taki delikatny sposób frazowania, z którym możemy kojarzyć na przykład Davida Bowiego, a z tych współczesnych na przykład wokalistek, artystek, to na przykład Lana Del Rey, która śpiewa zdecydowanie dużo, tak właśnie, jest ten głos taki zmysłowy, erotyczny, ale bardzo delikatny i cichy. Mark Sandman podobno też jest określany, jego styl śpiewania jest określany właśnie mianem crooner. Może już na koniec chciałbym wam jeszcze włączyć, nie wiem, może jeden króciutki utwór. Króciutki utwór, który jest zupełnie czymś innym dla tej grupy. Słuchajcie, to jest też taką fajną odskocznią od tych wszystkich ciężkich, szalonych brzmień grupy Morphine. Smiled patiently with
piękny, sielankowy utwór, w którym nie ma saksofonu. Tak. Jest po prostu, pojawia się wcześniej wspomniana gitara, która nie jest instrumentem charakterystycznym tej grupy. To chyba na tyle. Myślę, że resztę rzeczy możecie sobie doczytać. A chciałem się jeszcze, muszę się pochwalić. Miałem okazję niestety nie z Markiem Sadmanem, ale już z nowym wokalistą. Tylko że grupa nie nazywa się już Morphine, a jest, nazywa się Vapors of Morphine, czyli opary morfiny. I rzeczywiście nagrali też album w 2012 czy 2013 roku, już teraz nie pamiętam dokładnie. No, są to opary, naprawdę. Nie chcę krytykować, ale no, nie jest to jakaś tam moja ulubiona płyta. Zachowali trochę stylu swojego, ale wprowadzili też dużo nowych rzeczy. Zdecydowanie jest to prostsze. Bardziej takie toporne, ordynarne, nie wiem jak to określić, ale wokalista, basista, gitarzysta, który zastępuje Marka, świetnie sobie radzi ze starymi utworami. Naprawdę po zamknięciu oczu można sobie wyobrazić, że to na scenie stoi Mark. Zakończyłbym utworem z ich czwartego albumu, Like Swimming. Piosenka nazywa się Early to Bed i jest chyba, nie wiem, zaraz po Buenie, chyba największym hitem, może dlatego, że jest do tego stworzony teledysk, dosyć ciekawy. I gdzieś tam krążył na MTV. No niestety grupa niestety jest dla mnie w moim top 5 najlepszych w ogóle grup muzycznych ever. Mimo tego no, nie odniosła zbyt dużego sukcesu komercyjnego, ale w środowiskach właśnie, w swoim środowisku, czy w ogóle jeśli chodzi o muzykę niszową, mają po prostu wiernych fanów, co na pewno usłyszycie słuchając nagrań koncertowych, które są też wydane, jak żywo publika reaguje na ich muzykę. Żegnam się z wami do następnego razu, nie powiem wam o jakiej grupie opowiem. Dziękuję, do zobaczenia. Ostatni utwór, tym razem z YouTube'a, ponieważ na Spotify płyty Like Swimming nie ma. Out on the nightlife.
train. I think it's worth it for you to stay awake. Maybe tomorrow you'll be a little late, but early to bed and early to rise makes a man or woman miss out on the night. Boguś, dziękuję ci za motywację i zachęcanie mnie do tego, żebym to zrobił. You'll miss out on the nightlife. You'll miss out on the nightlife.